nieco do historii, to historia miejskiego monitoringu rozpoczęła się 10 lat temu. Wtedy, mając przekonanie, że w trosce o bezpieczeństwo, w trosce o także skuteczność pracy wszystkich służb odpowiadających za porządek i bezpieczeństwo w mieście, zbudowaliśmy system oparty na 16 nowoczesnych kamerach wizyjnych, które zasięgiem objęły śródmieście miasta. Monitoring wizyjny, który był wówczas zbudowany, stał się narzędziem niezwykle praktycznym, skutecznym. Był nie tylko sprawnym narzędziem wykorzystywanym przez służby, wszystkie służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo w mieście, ale także stał się bardzo ważnym elementem prewencji, bardzo ważnym elementem, który spowodował, że na pewno w obszarze funkcjonowania monitoringu poziom bezpieczeństwa w sposób radykalny się podniósł. Ale gdy realizowaliśmy już ten pierwszy etap, deklarowaliśmy, że to będzie to, ten obszar, w którym zdobywać będziemy doświadczenie, że celem, który sobie stawiamy, to objęcie systemem monitoringu miejskiego całego miasta. Dzisiaj możemy z dużą satysfakcją zaprezentować Państwu system monitoringu, który obejmuje całą Gdynię, wszystkie dzielnice, a więc to, co stało się na początku działem Śródmieścia Gdyni, z racji jego funkcji, charakteru i zdarzeń o charakterze ogólnomiejskim, które się tutaj odbywają w sposób oczywisty od tego, od tej części trzeba było zacząć. Coś, co nas bardzo cieszy. Rozszerzamy ten system i od dzisiaj te 175 kamer, które tworzą system, obejmuje całą Gdynię, wszystkie dzielnice Gdyni, a więc beneficjentami, praktycznymi beneficjentami tego programu stają się już wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Monitoring wizyjny miasta Gdyni obejmuje dwa wielkie bloki. Dotychczas w mieście funkcjonowało ponad 50 kamer w systemach lokalnych, natomiast system centralny, tak jak pan prezydent Wojciech Szczurek powiedział przed chwilą, obejmował 16, potem 17 kamer, które stanowiły początek tego systemu. Przypomnijmy sobie, jak to było w historii. Otóż w 2000 roku oddaliśmy pierwsze 8 kamer, które tworzyły zręby naszego systemu monitoringu. Później w 2002 roku dopełniliśmy ten system, który do wczoraj obejmował 17 kamer centralnych rozmieszczonych w rejonie Śródmieścia. Centrum oglądowe znajdowało się w komendzie i znajduje się nadal w Komendzie Miejskiej Policji. Jest obsługiwane przez funkcjonariuszy Policji. System, który działał, wyzwolił w nas determinację, aby go ocenić i podjąć dalsze działania. Scenariusz był następujący. W 2006 roku Straż Miejska i Policja dokonały analizy efektywności, wskazały miejsca, rozpoczęto dyskusję, jakie miejsca warto objąć monitoringiem, nie obejmującym wyłącznie zdarzeń kryminalnych, jeżeli tak można nazwać, czy chuligańskich, ale także zdarzeń związanych z infrastrukturą, z cywilizacją, która wywołuje różnego rodzaju zdarzenia miejskie. 21 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa z firmą Spring, która zrealizowała ten system i pod koniec sierpnia tego roku system został zakończony i przygotowany do wdrożenia, co działo się do dnia dzisiejszego. System jest gotowy do wykorzystania przez służby. Proszę dalej. Pozwoliłem sobie, Szanowni Państwo, na takie określenie, że monitoring jest to współczesny nerw Gdyni. Nowoczesny, elastyczny, rozwojowy i wielofunkcyjny. Jest to system nowoczesny, ponieważ obejmuje obecnie 117 kamer monitorujących wszystkie dzielnice miasta Gdyni. Istnieją dwa centra nadzoru. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego z głównym centrum monitoringu, czyli miejscem, w którym w tej chwili się znajdujemy, i lokalne centrum monitoringu powiązane z tym centrum głównym w Komendzie Miejskiej Policji. System jest wyposażony w nowoczesne, pozwalające skrupulatnie i długotrwało archiwizować dane. To jest niezwykle ważne, jeżeli ma się do czynienia ze zdarzeniami, które później chce się analizować. System transmisji danych, który został zastosowany, stawia nas absolutnie w czołówce krajowej, ponieważ jest to system radiowy, wiążący te 100 obecnie uruchamianych dodatkowych kamer i system światłowodowy. Kamery są rozsiane po całym mieście. Te punkty czerwone to wcześniejszy system kamer. Dlatego też turyści gdynianie będą zauważać w różnych miejscach te oto kamery, które
jak widać, systemem radiowym bezprzewodowym łączą się z systemem centralnym. Tak wyglądało to dotychczas. Kamery, 17 kamer skoncentrowanych było w Śródmieściu. Przybywa ich także w Śródmieściu, ale przybywa także w innych dzielnicach. Oksywie, Babie Doły. Tu warto zwrócić uwagę na to, że kamery znajdują się zarówno w miejscach, gdzie są ważne węzły komunikacyjne, ale także tam, gdzie ma miejsce aktywność w czasie wolnym czy szkoły. Proszę dalej. Przykładowo na Górze mamy zarówno na bardzo ważnym skrzyżowaniu Gmurga i Kwiatkowskiego, ale także przy stawku na Górzu, który każdy gminianin, a w szczególności mieszkaniec tej dzielnicy zna, wie, że to jest miejsce imprez masowych, tam kamera też jest jak najbardziej zasadna. System uznajemy za otwarty. Tutaj w tej sali funkcjonują i są w łączności z sobą takiej bezpośredniej wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście. Dzięki temu praktycznemu i faktycznemu zintegrowaniu konsultacje i te pozwalają z jednej strony uszanować specyfiki funkcjonowania poszczególnych służb, ale w czasie rzeczywistym w takiej relacji bezpośredniej pozwalają w pełni integrować i w praktyce uruchamiać z lepszą skutecznością działania służb, które skupiają się na bezpieczeństwie i ratownictwie w mieście. W przypadku oto jak najrzadszych zdarzeń nadzwyczajnych może oczywiście podawać sygnał do sali, w której byliśmy przed chwilą w celu odbywania jakichś osoby, które tutaj funkcjonować będą całą dobę, są wyposażone. Obiekt ten i to miejsce jest niezależne energetycznie, tak jak powiedziałem wcześniej, od systemu państwowego, systemu zasilania energetycznego. Posiadamy także systemy podtrzymania napięcia, które pozwalają w jakichś sytuacjach za każdym razem wykonywać stosowne archiwizacje i przechodzić na alternatywne źródła zasilania. Państwo, którzy w tej chwili operują tym systemem, mają możliwość korzystania i dostępu do każdej z kamer i wykorzystywania systemu, który żeśmy stworzyli, którego rozdzielczość i jakość możecie Państwo sami ocenić. W sali plenarnej, w której byliśmy, oczywiście technika i rzutnik nie pozwalał na skupienie się i skonfrontowanie jakości techniki, jakości sygnału, który jest podawany na poszczególne monitory. Widzicie Państwo, że jakość i technologia, którą żeśmy zastosowali, pozwala na niezwykle szczegółowe odtwarzanie rzeczywistości znajdującej się pod okiem kamery. Natomiast ostatnie dni testowanie w skrajnie trudnych warunkach także pozwalały na uzyskiwanie zadowalających informacji, które zostały przez system zarchiwizowane. Inwestycja warta około 13 milionów złotych, realizowana przez ostatnie 2 lata, została zrealizowana w całości ze środków miejskich. Ale czy jedna osoba 8 godzin non-stop patrzy w ekrany? Nas ograniczają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym każda z tych osób ma 5 minut przerwy w czasie jednej godziny pracy, 60 minut. Część sektorów dla nas jest ułatwienie, ponieważ my możemy w tym momencie kierować pojazdy w dany sektor. Natomiast jest 8 stanowisk pracy. I z racji tego, że w Śródmieściu jest najwięcej kamer, 2 stanowiska pracy są przydzielone do sektoru 4. Tu zdradzę tajemnicę, jest to właśnie sektor Śródmieście. W sumie monitoringu w kategoriach bezpieczeństwa, systemu ratunkowego, sprawnej interwencji. Gdy przemierzaliśmy tutaj tą przestrzeń do tej sali, zatrzymałem Państwa uwagę na chwilę przy tym funkcjonującym de facto CPR-ze gdyńskim. Bo sąsiedztwo tego miejsca, ale przede wszystkim też i warto, i chciałbym w tym momencie serdecznie podziękować. Korzystamy tutaj z gościny Państwowej Straży Pożarnej. Pan komendant Markiewicz jest dobrym duchem i patronem tego projektu i realizując zarówno ten etap CPR-u, potem monitoringu, który tutaj w tym budynku Państwowej Straży Pożarnej jest realizowany, tutaj jest funkcjonujący system zarządzania kryzysami miejskimi, daje tą szansę integracji. Ta sala, sąsiednia sala to tak naprawdę różne narzędzia jednolitego myślenia o mieście i to, co bardzo ważne, jeszcze raz chciałbym o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, system, który od dziś obejmuje całe miasto, wszystkie jego dzielnice.